Jeden z najwyższych murali w Polsce, wieża Babel, to znana wizytówka Częstochowy. Malowidło powstało w 2014 roku. Mural Tomasza Sętowskiego, wieża Babel, to jest jeden z takich najbardziej chyba rozpoznawalnych w Polsce, no bo jest przy tym pielgrzymim finiszu. Widzą go rocznie setki, tysięcy, jeśli nie miliony osób podążających na Jasną Górę, ale i częstochowianie, ale i ci ludzie, którzy po prostu przyjeżdżają do naszego miasta, bo też ma niewątpliwą wartość artystyczną, no ale on jest już w tej chwili dosyć stary. Bo ma 7 lat i nie trzeba mieć lupy, aby zauważyć, że malowidło ścienne zostało nadszarpnięte zębem czasu. Tam trochę farba odpryskuje, w niektórych miejscach trzeba troszeczkę tynk uzupełnić. No i dlatego postanowiliśmy, że w tym roku on zostanie poddany renowacji. Renowacja odbędzie się w lipcu. Wybraliśmy lipiec, dlatego że tam w lipcu jest na ogół najbardziej stabilna i słoneczna pogoda. Takim pracom, czy malowaniu, czy renowacji murali zawsze przeszkadza deszcz. Mamy nadzieję, że w lipcu tego słońca będzie dużo. No i myślę, że w ciągu najdalej miesiąca ten mural dużo swojego blasku odzyska i dalej będzie cieszył i częstochowian, i tych, którzy do naszego miasta przyjeżdżają. Pracę wykona Marek Laskowski, który malował też m.in. Strażnika Czasu przy dworcu PKP.